W tym filmie nauczymy się, jak robić poprawną pompkę, po co ona jest potrzebna, jakie są rodzaje pompek i jak dojść w ogóle do robienia pompek, nawet jeśli ich w ogóle nie potraficie zrobić. Ja też kiedyś nie umiałam zrobić ani jednej pompki, w końcu się udało, przyszłam sobie wyżej, także powoli wszystko sobie przejdziemy, nauczymy się. No i myślę, że najlepiej na przykładach, także zaraz wszystko zrobimy. Zapominamy często, że pompka jest jednym z najbardziej podstawowych ćwiczeń, jeśli chodzi o mięśnie piersiowe. Nie potrzeba do tego miejsca specjalnie dużo, nie potrzeba żadnego sprzętu, nie potrzeba chodzić na siłownię, żeby robić pompki, możecie robić nawet w domu. Także jest to ćwiczenie uniwersalne i moim zdaniem podstawowe, zwłaszcza jeśli chodzi o rozbudowę siły i prawidłową pracę barków. Nie zapominamy o tym ze względu chociażby na to, że mięśnie piersiowe stanowią równowagę dla mięśni pleców, mają wpływ na ustawienie barków, także pracujemy zarówno nad przednią taśmą, jak i nad tylną, dziewczyny zwłaszcza, bo mężczyźni klaty nigdy nie pominą, kobieta prędzej. Także jeżeli o to chodzi, nie zapominamy, ale pamiętamy też o tym, żeby po każdym takim treningu rozciągać ten mięsień piersiowy ze względu chociażby na to, że teraz większość ludzi ma ustawione barki w mocnej protrakcji. Wpływa na to przede wszystkim tryb naszego życia, to, że ciągle siedzimy na komputerach, w biurze, w pracy, garbimy się, bark jest ustawiony w rotacji wewnętrznej, przesunięty leciutko do przodu. Mięsień piersiowy mniejszy głównie go trzyma ze względu na swoje przyczepy, ale piersiowy większy też. Mięsień piersiowy większy ma 3 aktony, także jeżeli go rozciągamy, to rozciągamy też w 3 płaszczyznach, czyli w tej płaszczyźnie i w tej dolnej. Wyciągacie sobie łapkę na maksa w tył i trzymamy przynajmniej 30 sekund, tak żebyście czuli to rozciąganie. Wtedy takie rozciąganie da nam jakikolwiek efekt, także starajcie się po każdym treningu rozciągnąć mocno klatkę. I teraz idąc po kolei, jak prawidłowo zrobić pompkę, czym ona się odznacza? Stopy powinny być na szerokość bioder, na pewno nie szerzej, bo wtedy jest po prostu łatwiej utrzymać równowagę. Biodra są podwinięte tak, żeby zniwelować całkowicie lordozę lędźwiową. Wtedy plecy są idealnie proste, łopatki wciśnięte, czyli łopatka aktywna. Odpychacie się już na pozycji startowej leciutko od ziemi. Barki są aktywne, dłonie troszeczkę poniżej linii barków. Ja to powiem zaraz dlaczego na przykładzie. Głowa w linii ciała, czyli nie zadzieracie szyi, nic nie kręcicie. No i w zasadzie to jest tyle. Teraz słuchajcie, na przykładach konkretnych przejdziemy sobie właśnie tą podstawową pompkę, jak ją robić, progresję, jak dojść do takiej pompki i jakie jeszcze rodzaje pompek są, żebyście sobie mogli spróbować. Pewnie się spompuję w trakcie nagrywania strasznie, ale co mi tam, dlaczego bo nie, trening klaty wejdzie. Przy prawidłowej pompce wszystkie punkty ciała, tak jak powiedziałam wcześniej, powinny być w jednej linii. To by było najlepiej. Przenosimy ciężar ciała całkowicie nad dłonie, tak żeby stopy znajdowały się tylko i wyłącznie na palcach. Schodzimy najgłębiej, jak się tylko da. Wiecie już, jak zrobić prawidłową pompkę, więc teraz przejdziemy sobie do takich najbardziej podstawowych błędów. To, czego nie robimy, to na pewno nie zostawiamy miednicy w górze. Podwijamy ją raczej pod ciało w jedną linię, nie dajemy stóp za wysoko, nie robimy pompek głową, na pewno też nie robimy pompek samymi biodrami w dół, bo wtedy lędźwiowy też obrywa, także to na pewno odpada. I nie wyciskamy się ze stawów barkowych, bo często to ma miejsce w momencie, kiedy klatka piersiowa jest jeszcze za słaba. Najprostsza wersja dla początkujących to pompka na kolanach na stepie, dużo prostsza do wykonania, praktycznie każdy to powinien dać radę zrobić. Następnie, jeśli już step jest za łatwy, odciągamy go sobie i próbujemy robić pompki na kolanach, normalne, głębokie. I kiedy przechodzimy już do następnego etapu, to robimy sobie w dół męską pompkę, a wstajemy poprzez kolana. W ten sposób mamy jakby połowę pompki pełnej zrobionej, a połowę troszeczkę z ułatwieniem. I kiedy jesteśmy gotowi, przechodzimy sobie już do pełnej, głębokiej pompki i możemy szaleć. No i część dla kozaków. Wszystkie najbardziej hardkorowe pompki, jakie przyjdą mi do głowy, jakie potrafię zrobić, bo wszystkich jeszcze nie umiem, chociaż bym chciała. Jak macie więcej pomysłów, to podsyłajcie mi takie pompki, ja strasznie lubię nowe inspiracje, także jak macie coś, czego nie znam, to bardzo chętnie zobaczę.
No i zapraszam do oglądania, pewnie się spompuję przy tym strasznie, ale co tam, jak tam, ja lubię, więc dlaczego by nie. Myślę, że po tym wszystkim już nie macie wątpliwości, jakie pompki trzeba robić, jak prawidłowo je wykonywać. Wszystkich rodzajów, wiadomo, nie da się ogarnąć, także na spokojnie, kiedyś tam nam, na pewno mi i Wam się to uda. Życzę nam tego, wiecie, bardzo mocno. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Zapraszam jak zawsze do siebie na kanał. Jest tam troszkę wiedzy, na razie może nie za dużo, ale powoli będzie tego coraz więcej. No i co, trzymajcie się cieplutko, pa pa!